Halo, sąsiad, co ty tak w piżamie wieczorem po dworzu chodzisz? A, bo ci powiem, sąsiad, normalnie, że się tak zdegustował, tak zdenerwował, normalnie, że się trzęsę cały jak młynek do kawy, no. Bo wiadomości oglądałem, człowieku, no to ci ręce opadają. Co żeś tam sąsiad takiego usłyszał, że tak cię zdenerwowało? Co? No człowieku, no czym oni się zajmują? No widziałeś, sąsiad, no zajmują się, czym się zajmują? Cały dzień pierdolą w telewizji, politycy, media, wszystkim, czym się zajmują? Czy mają być niedziele handlowe? Czy mają być w niedzielę otwarte, czy nie ma być otwarte? No człowieku, no. No nie ma poważniejszych spraw, żeby się zajmować teraz pilnie w tym kraju, a nie czy niedziele handlowe mają być, czy nie. No chyba są poważniejsze tu tematy, no. Służba zdrowia, podwyżki prądu, wody, śmieci, służba zdrowia, no człowieku, no. No weź się opanuj, oni takimi rzeczami się zajmują, no. To poważne tematy są, sąsiad, żebyś zamiast mniejszej składki zdrowotnej mógł mleko w niedzielę kupić. No, sąsiad, no daj spokój, no to ty jesteś pierdolnięty, ci udajesz, no. To ja sam mogę w sobotę kupić, albo 5 dni w tygodniu, no człowieku, no. No, niedługo to będą się zajmować, czy mamy srać w tygodniu, czy tylko w niedzielę, no. Człowieku, jeszcze się ten zajmuje tym projektem, pcha tam, ten Rysiu Petru, co mówił, że jest 6 króli zamiast 3, to święto, no pamiętasz, no. No ciekawe, czy on pójdzie w niedzielę palety dźwigać i układać na półki. A co ty, sąsiad, za uchem tam masz? Szyte? Szły masz? A tu co mam, sąsiad? No co mam, sąsiad, no. Od tego wszystkiego to łeb mi pęka, no. To musieli mi strzyć, no. Kurwa, kormorany latają, no.